Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym filmie, w którym gramy na laptopie HP Pavilion 15. W dzisiejszym odcinku będzie gra, o którą pytaliście na mojej grupie na Facebooku, czyli Tablety Janka, a mianowicie Battlefield 1, za którego użyczenie dziękuję Patrykowi. Także jeśli chcecie wiedzieć, jak ten tytuł wygląda na HP-ku, to zapraszam do oglądania. Także zaczynamy Battlefield 1. Dziękuję bardzo Patrykowi, który udostępnił mi właśnie swoją bibliotekę Origin, żebym mógł przetestować tą grę właśnie na tym sprzęcie. Dziękuję Ci bardzo, Patryku, i po prostu mogę Ci zadedykować śmiało ten odcinek. Jak widzicie, gra dopiero się pobiera, dlatego nie mamy możliwości zagrać w online. Zresztą w online by mnie pewnikiem wykopali po kilku sekundach. W online'ówki strasznie lamię, zresztą zobaczycie, że nie tylko w online'ówki, ale pokażę Wam, na jakich gramy. Detalach. Gramy w pełnym HD na ustawieniach Ultra, aczkolwiek pojawiły się głosy, że to działa nawet na Xboxie One działa w 60 FPS-ach, także tutaj chyba nie ma się co szczycić. Zaczynamy od tej pierwszej podstawowej kampanii, którą widzieliście tak samo już na T-Class X3 Pro. Dlatego będziecie mogli sobie porównać. Oczywiście ja wiem, że to jest zupełnie inna klasa sprzętu, ponieważ T-Class przede wszystkim jest tabletem, który posiada procesor Intel Core M3, 8 GB RAM i zintegrowaną kartę graficzną, natomiast w tym laptopie jest Core i7-7700HQ, 16 GB RAM i GTX 1054 GB. Natomiast to, co przemawia na korzyść T-Classa, to to, że tam jest wbudowana pamięć flash eMMC zbliżona do SSD, natomiast tutaj jest to dysk talerzowy, co czasem niestety można zauważyć w grze w postaci delikatnego spadku framerate'u. Natomiast i tak nie ma źle. Co zresztą będziecie mogli okazję się przekonać w tych kilku początkowych etapach. No, oczywiście zrobimy sobie tą, możliwe, że całą tą pierwszą kampanię. Chociaż nie wiem, czy dotrzemy już jeszcze do poziomu z gazem bojowym, ale to wszystko się za chwilę się ukaże. Pytacie mnie często o to, co to jest za laptop. Jego firmowe oznaczenie będziecie mieli zawsze w miniaturce do filmu. Jest to HP Pavilion 15, który jest dedykowany na rynek turecki, natomiast został on wprowadzony również na rynek polski. Na chwilę obecną można go kupić za kwotę 3349 zł na Allegro, co jest bardzo dobrą ceną, bo za tą cenę ciężko jest złożyć nawet stacjonarko. Mówimy tutaj o nowych częściach, o podobnej konfiguracji. A z tego, co widzieliście wcześniej, da radę bardzo fajnie pograć w większość gier na Ultra. A dlaczego w większość, a nie we wszystkie? No i tutaj jest właśnie tajemnica zaginionego odcinka, który miał się pojawić, a niestety się nie pojawi. Był to odcinek z Homefronta The Revolution, który po prostu na Ultra się nie odpalił. Musiałem grać na detalach wysokich. Musiałem grać na detalach wysokich, bo po prostu gra tak masakrycznie przycinała, że no nie dało się. Natomiast i tak w tą grę grało mi się bardzo przyjemnie, a nie tak jak współprowadzący Dopi, czyli Pimpek, twierdzi, że ta gra jest koszmarnie grywalna. Owszem, ma swoje wady, między innymi faktycznie jest to tragiczna sztuczna inteligencja, która każe chyba naszym pomocnikom władować nam się celowo pod nogi. Ale mi szczerze mówiąc grało się przyjemnie. Rozważam teraz zakup tych dodatków fabularnych, które z tego, co słyszałem, są... Wow, fuck. Są całkiem przyjemne. No.
jak straszna jest wojna, tak tutaj po prostu wygląda to pięknie. Swoją drogą, ta pierwsza wojna światowa to był... To jeszcze tak dosyć dziwny okres był. Bo z jednej strony był to moment, w którym były jeszcze... Jeszcze broni z XIX wieku. Jest, udało się go trafić. Jeszcze bronie z XIX wieku, a już pojawiły się nowe po prostu maszyny typu czołgi, a już bardziej uwspółcześnione broń, bardziej uwspółcześnione bronie, przez co wygląda to jakbyśmy grali w jakąś grę z gatunku Dark Fantasy. O! Myślałem, że przeżyłem, a jednak mi się nie udało. No trudno. Wygląda to tak trochę jak z Dark Fantasy i o ile samo doświadczenie wojenne jest po prostu straszne i... No więcej się to nie powinno nigdy wydarzyć. Chociaż to, co się dzieje ostatnio, nie napawa optymizmem. Tak, zaraz oberwiemy jeszcze rakietą, tyle z tego będzie, z wesołego strzelania. No. Ale samo przedstawienie tutaj wygląda świetnie. Tak, przechodzą przez okno, co z tego, że przechodzą przez okno, skoro... Oszukujemy trochę system. Jednak niekoniecznie. Udało się z tego wyjść. Z miotaczy płomieni, natomiast derwała nas reszta. Odnośnie jeszcze tego samej tej gry. Właśnie będziemy na etapie, który na początku myślałem, że będzie mniej wymagający, bo przecież przed sobą mamy tylko malutkie okienko, tak jak widzicie, więc nie będzie jakoś specjalnie wymagające, ale ilość tego błota, które się z gąsienic wysypuje, ilość pyłu dookoła, dymu, ognia jest po prostu tak ogromna. Tam CKM jest dla słabych. Że po prostu ten etap jest no dosyć mocno wymagający. Dobra. Jedziemy dalej. Jak jesteśmy jeszcze w kategorii czołgów, to możemy sobie niedługo pograć w World of Tanks, które teraz dostało całkiem sporą tą aktualizację, więc czemu nie? Będzie to przy okazji wyglądało dużo lepiej. Dostał niestety. No, właśnie o tym mówię. No, także możemy pograć sobie w World of Tanks. Będzie to... Będzie wyglądało to przede wszystkim zdecydowanie lepiej niż do tej pory. Więc czemu nie? Yeah. Jasne, że dobra. Jedziemy dalej. No, skupiamy przecież.
No i niestety polegliśmy tutaj również. Dobra, zbliżamy się już do tego etapu z gazem bojowym. Także tutaj powoli będę robił już sobie ending. Jak widzicie, gra działa całkiem przyjemnie na tym sprzęcie, na ultra detalach. Także jeśli macie sprzęt podobny i zastanawialiście się nad kupnem, to jak najbardziej możecie sobie na niego pozwolić. No i po prostu będziecie zadowoleni. A nie, to nasz. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jaką grę chcielibyście, żebym ograł następnym razem. A ja z wami będę się żegnał, także dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na moją grupę na Facebooku, czyli Tablety Janka, gdzie zawsze dostajecie film przed premierą. Zapraszam was również na mojego Instagrama. No nie podłaź tak blisko. Na mojego Instagrama, na mojego Snapchata. I cóż, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!